Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na tym kanale. Trochę mnie było znowu, co? Motywujcie mnie trochę w komentarzach. Bo miał się odcinek pojawić w poniedziałek, ale czekałem jeszcze na pomysły i mówię, nagram w czwartek i w czwartek Wam go wrzucę, więc jest godzina 16. Nagrywam odcinek. Chcieliście w znacznym stopniu oprowadzenie po hodowli, więc sobie Wam tu dużo oprowadzać Was dużo nie będę, bo prowadzenie jest w każdym odcinku. Ale co się zmieniło? Sprzedałem dzisiaj 5 kurek przepiórek i jednego kogucika. Czyli ten pan, który to zakupił, ogląda to, serdecznie pozdrawiam i czekam na jakiś komentarz, czy pan dojechał w ekstremalnych warunkach. Właśnie podałem temu panu link do kanału, żeby sobie mógł właśnie obejrzeć, jak tutaj zwierzęta żyją, funkcjonują, bo do hodowli nie wpuszczam. Kiedyś wpuszczałem, ale już właśnie teraz od dłuższego czasu nie wpuszczam. Jak możecie zauważyć, tutaj kurki są na całym podwórku wypuszczone. Wypuszczam je tak co 2-3 dni, jak jestem właśnie w domu, mam cały dzień wolnego, to je puszczam. Chcę trochę tu jakieś zielonki takiej zerwą, jaka im tam pasuje, jakieś różne ziółka, nie ziółka, jakąś robaczka skrobią, trochę się pokąpią, chociaż tam też mają pełno piachu. No, zawsze coś ciekawego sobie znajdą. Też wiadomo, trochę przestrzeni im też nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie. Chociaż i tak prawie codziennie taką skrzynię zieleninki dostają, więc niedoboru zieleniny nie będzie, prędzej nadmiar. Ten jest ładny kogucik, bardzo mi się podoba, chyba zostanie biały, no. Fajny jest. No i te szkórki dostają co drugi dzień, codziennie, zależy właśnie, czy są w pracy i na jakimś stanowisku, dostają takie odpady z gastronomii. Zaraz się pojawi fala hejtu. Jak to odpady z gastronomii? Przecież odpady z gastronomii to sama sól. Nie zawsze muszą być właśnie odpady z gastronomii jako właśnie przetworzone już po obróbce. Ja podaję osobiście surowe warzywa, jakie właśnie pomidory, jakieś, to by to nazwać w cudzysłowiu, dupki, te końcówki pomidorów, końcówki ogórka, jakieś nawet cytryna, kapusta się zawsze pojawi. Codziennie mają coś, co drugi dzień właśnie jak przynoszę, mają tą dietę trochę urozmaiconą, bo zawsze jest co innego, zawsze jak będzie przykład marchew, por, pietruszka, koper, no zawsze jest coś tutaj innego. No ja nie podaję to właśnie takich właśnie ziemniaków gotowanych, jakieś puree, mięsa gotowanego, smażonego, nie podaję, po prostu podaję zwykłe, surowe warzywa. Coś jeszcze miałem Wam przekazać? Aha, troszeczkę ostatnio słabsza tutaj aktywność na grupie jest, więc serdecznie zapraszam tych, których jeszcze nie ma, albo ci, którzy zapomnieli o grupie, że taka właśnie grupa istnieje. Nazywa się Uszata Banda Jakuba, tak jak właśnie ten kanał. Link do tej grupy macie w opisie filmu, do której właśnie zapraszam Was serdecznie. A jeszcze do Was takie mała prośba. Będzie może konkurs na 4000 subskrypcji, jeżeli wbijecie je do końca wakacji. Coś się postaram dla Was nagrać i zrealizować. Zobaczymy, czy z tego będzie ciekawego. Czy w ogóle wbijać, to wszystko zależne jest od Was. Dobra, damy sobie zieleninkę tutaj kurkom, różnie wiem, czy tutaj jest zwlekać. Uuu, Jakub napeklował tutaj tego tyle. O, cała taka skrzynia. Do wieczora może im wystarczy, żeby się nie sparzyło, wiadomo. Chociaż tu zaraz wejdą nasze bydlaki ciobaty. Chodźcie.
Da się nauczyć, da się nauczyć. Wszystko się dla mojej drodzy nauczyć. Dobra, za to schowam. Jak się chce, to się wszystko nauczy. Jeszcze zobaczymy, czy nasza tutaj ta siedzi jeszcze. Ona znosi jajko jak coś. Ale ta pani kwoczka chyba wyszła. Wyszła? Wyszła, bo nie ma. Ej, gdzieś tu pewnie chodzi. O, kąpię się. A mianowicie jeszcze ta panienka nam znowu zaczęła znosić, ta pani Araukana miniaturowa. Zaczęła właśnie nam znosić jajeczka ponownie po chyba 4-miesięcznej przerwie. Już dzisiaj jest to jej trzecie jajko w tygodniu. Więc no to właśnie takiej wielkości jajka właśnie nosi. Zielona nóżka Araukana miniaturowa. Leghorn Araukana miniaturowa. Wiadomo, jest to miniatura, więc to będzie jajko zawsze o te 20-30 gram mniejsze. A tu jeszcze są przepiórki. Tu sobie dorzucimy. Mnie przepiórki osobiście jajeczka znoszą tak o godzinie 18-17, więc dopiero zaczynają jeść. No i tak to właśnie u mnie wygląda wszystko. Na oprowadzenie. Ostatnio ktoś pytał w komentarzu, gdzie są nowozelandzkie czerwone. Są, cały czas są, żyją sobie, nie? No i nie zapomnieli o was, widzicie? No. Tu jest samczyk, o, hrabia leży. Czeka na sierpniowo-wrześniowe kopulacje za koty. No, no zostało to tych przepiórek jeszcze na sprzedaż. No, z tego 6 wyjedzie, 5 plus 1 niebieska. Ale już się gdzieś tu podziewały. Już widzę czerwona mordka. Kogo ich podziewała? Co? Przepiórki mają naprawdę ciężką hierarchię, ciężkie pacherki, wam powiem. I z tego wyjedzie 5 plus 6, jedna niebieska i będzie mniej. Ale tu jeszcze z tego właśnie jest na sprzedaż, z tego wszystko. No i to właśnie jest na sprzedaż. No wiadomo, teraz też wysyłek nie ma, więc to wszystko ciężej idzie. Bo szczerze mówiąc, gdyby były wysyłki, to już nie byłoby prawie nic. A tak to jest wszystko wstrzymane. Szczerze mówiąc, no chyba każdy by wolał, że wysyłki były. Ale znowu druga, tak powiedzieć, strona jest dobra, ponieważ no, jest gorąco, wiadomo, jest upał. To też nie jest za zdrowe dla ptaków. No i też się ptaki męczą, wiadomo. No nie dajmy się tutaj oszukiwać. Tak samo jak my siedziemy do gorącego samochodu, długo nie wytrzymamy. Tak samo jak no, zwierzaki będą siedziały w kartonie, które będzie miało bardzo słabą przepuszczalność powietrza. No i też będzie miała ciężko, czasami nawet i nie dojedzie do nadawcy. Nadawcy się mówi? Nie, nadawcy nie, co ja pierdzielę. Do tego odbiorcy, bo jestem nadawcą właśnie, więc to odbiorcy nie dojedzie. Widzicie, no dawno nagrywałem odcinka i nie mogę się za bardzo skupić. Tak to właśnie jest. Co tam? Zielono będzie face to face z panem zielonoszki, który to był taki mądry. O, zeszła panienka, zobaczymy jajeczek ile jest. O, 3. Ładne, ładne. Ale cieplusie. No, takie jajka wynoszą właśnie zielone nóżki. Jak te. Trochę to jest właśnie jako tej czarnej dużej kurki, a to są od zielonych nóżek. Nie są wcale te jajka takie małe, jak niektórzy mówią. Bo one są właśnie coś wielkości Leghorna. Według właśnie mojego spostrzeżenia. O, już idziemy z rady. Ta wodka jedna. Już weszła. Co on tu zabrał? Co on tutaj poradził? Zawsze jak wejdę do kurnika, wejdę, zawsze wejdzie albo ta, albo zielona nóżka, zaraz wejdzie, zobaczycie. Ciekawka, co się stało, co się wydarzyło. Znowu mi jajka zapieprzył. No, wyszło, widzicie?
Dewotka jedna. Kurczę. No. Ona może się lepiej jest sprzedawać na całą Polskę na przykład niż tylko w swoim rejonie. Wtedy też jest większe grono odbiorców, nie oszukujmy się. No, tak to właśnie by wszystko wyglądało. Oczywiście taka bardziej pogadanka niż oprowadzenie po hodowli, nie? Tak to wyszło jakoś. Ale właśnie pytanko jeszcze. Temat, który właśnie teraz jest na czasie, czyli komary w hodowli, muchy w hodowli. Jak sobie z nimi radzicie? Ja się do tego tematu odniosę w następnym odcinku. Ale chcę takie wasze spostrzeżenia na ten temat, właśnie jakieś wskazówki nawet poznać. Bo ja mam swoje, wy macie swoje, może mamy nawet takie same, więc zawsze możemy się wymienić, więc spiszcie w komentarzach tutaj, co tam, kurka weszła, no wyjdź, jak gdzieś tam weszła, no wychodź dalej, panienka, druga, no dalej, wychodź, więc piszcie swoje właśnie spostrzeżenia, co i jak. Tutaj jest w tym temacie u was. Bo zaraz się jestem ciekaw, jak sobie radzicie. Może macie jakieś sprawdzone preparaty na to, czy też może jakieś inne macie sugestie na ten temat. Czekam na komentarze wasze pod tym filmem. Piszcie. Ja tam na pewno wam coś ciekawego odpiszę. Ale temat taki rozwinięty bardziej poruszę w przyszłym odcinku. Jeszcze ktoś chciał, żeby was po ogrodzie oprowadzić. Idziemy? Czy nie idziemy? Nie, pójdziemy w następnym odcinku już. To będzie odcinek właśnie z komarów i z ogródka. Macie taką małą zapowiedź. Nie? Ale ty dziadu. Ała. Dobra, trzymajcie się. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji. I pamiętajcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć.